Już za chwilę rusza ostatnia pula dopłat do rządowego programu Mieszkanie dla Młodych. Nazwa jest nieco myląca, dlatego że beneficjentami tego programu mogą być nie tylko ludzie młodzi, ale także osoby, które mają trójkę dzieci, nie muszą spełniać tego limitu wiekowego. Takie rodziny są uprzywilejowane również dlatego, że nie muszą także spełniać kolejnego kryterium, a mianowicie mogą być posiadaczem innej nieruchomości. Każda inna rodzina, czyli posiadająca dwójkę lub mniej dzieci albo single, to są osoby, które kupują pierwsze mieszkanie. Chciałam tutaj dużo powiedzieć o tych rodzinach 3+, dlatego że nie każdy zdaje sobie sprawę, jak duża jest korzyść, kupując mieszkanie, jeżeli posiadamy trójkę dzieci. Ta dopłata wynosi 30% wartości tego mieszkania. To, co bardzo ważne i na co też wielu klientów niekoniecznie zwraca uwagę, to chciałabym podkreślić, że to już ostatnia pula oznacza, że wypłaty tych środków muszą być dokonane jeszcze w 2018 roku. To oznacza, że możemy wybrać takie mieszkanie, którego budowa zakończy się w 2018 bądź już jest gotowe. I tutaj taki apel, aby być właśnie czujnym, dokładnie czytać prospekt informacyjny, dokładnie czytać umowę, żeby być pewnym, że ta dopłata zostanie nam uruchomiona. Czyli pamiętamy, inwestycja musi się zakończyć w 2018 roku. Dlaczego dzisiaj ostatni moment na wybór mieszkania w programie Mieszkanie dla Młodych? No właśnie dlatego, że już dzisiaj pierwszym krokiem, jaki należy uczynić, to wybrać to, co nas interesuje, co spełnia nasze kryteria, czyli wybrać lokalizację, wybrać inwestycje, dokonać wyboru samego mieszkania. Następnie trzeba poradzić się doradcy kredytowego i sprawdzić u niego naszą zdolność kredytową. Także już teraz, w tym roku, należy zawrzeć umowę na zakup mieszkania, należy przygotować wszelkie dokumenty do kredytu, podpisać wnioski kredytowe, tak aby być gotowym na złożenie tych dokumentów jak najszybciej, czyli w pierwszych dniach stycznia, dlatego że podejrzewamy, iż ta dopłata bardzo szybko się wyczerpie, no na podstawie chociażby tego roku, 2017, kiedy w sierpniu uruchomiona transza została wyczerpana naprawdę w ciągu kilkunastu godzin.